Na początek opowiem, jak w ogóle powstał pomysł na ten album. Wszystko zaczęło się oczywiście od Jana Buchaka i tak jak większość może, no może nie większość, ale spora ilość mieszkańców Gdańska wywodzi się z Wilna, czyli zainteresowanie Wilnem jest oczywiste, sentymentalne i w pewnym momencie, gdy okazuje się, że Jan Buchak fotografował także Gdańsk, no następuje tutaj pewna chęć wyjaśnienia z jakiego powodu, jak mu to wychodziło, czy te same klimaty też potrafił przekazać i tutaj na tym pierwszym zdjęciu widzimy, że jest coś z klimatów Buchaka, z klimatów panoram Wilna znanych, bardzo znanych. Jest to nietypowe spojrzenie na Gdańsk. Inne panoramy mogliście Państwo oglądać też w naszym poprzednim albumie Widok Gdańska z Góry Biskupiej. I widać tutaj po prostu przemyślane kadr, kompozycje, dobór światła. Jest to zdjęcie o świcie, czyli już zaplanowana sesja fotograficzna z nisko świecącym słońcem. No i jest to na pewno jedno z piękniejszych zdjęć Gdańska z lat 20. i 30. W każdym razie tak mi się wydaje. Poznając Buchaka, stwierdziłem, że jego zdjęcia były publikowane też w innych wydawnictwach, nie tylko w wydawnictwach Księgarni Kolejowych Ruch, czy w wydawnictwie Macierzy Szkolnej, także w wydawnictwach, które wydawały się wydawnictwami niemieckimi, czyli na przykład wydawnictwo ASK. Później okazało się, że to nie jest niemieckie wydawnictwo, tylko jest to wydawnictwo z Krakowa, Arnold Stelzer, Kraków, bardzo znane na południu Polski, ale też w Gdańsku. Tych kartek z tego wydawnictwa no, na każdej aukcji internetowej z pocztówkami codziennie można kupić kilkanaście, kilkadziesiąt. To była ogromna produkcja. I tam też znalazły się zdjęcia Jana Buchaka, bez podpisów, ale przez porównanie można było jakby te odkryć, jakby, które motywy tam były powielane. No i skoro, jako że było to polskie wydawnictwo, no wiadomo było, że nie było to pirackie kopiowanie, tylko jakaś współpraca. I tamże znalazły się fotografie Pawła Czarneckiego. Znaczy już nazwisko daje do myślenia, że można skojarzyć z pochodzeniem polskim, czy w każdym razie jest to polsko brzmiące nazwisko. Czyli było widać, że jest to nieprzypadkowe zestawienie tych obu autorów w cyklu pocztówek, które obejmuje około 120 pozycji. Niestety o Pawle Czarneckim nie ma najmniejszej wzmianki w żadnych archiwach gdańskich czy dostępnych. Jest to postać zupełnie nieznana. Jest znane tylko nazwisko, jest znany adres przy ulicy Świętego Ducha i drugi adres, atelier przy ulicy Kotwiczników. W albumie będziemy mogli oglądać zdjęcie jego pracowni przy ulicy Świętego Ducha, zupełnie unikalne, z szyldem na ścianie, czyli potwierdza to, że faktycznie miał tam pracownię, bo w pewnych momentach zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakaś postać fikcyjna, czy nie jest to jakiś pseudonim po prostu, ale okazało się, że nie. I badając Pawła Czarneckiego, no, odkryłem po prostu, że ta ilość jego zdjęć, ilość nakładów, no, po prostu zdominowała rynek gdański.
jest to po prostu duże odkrycie i chyba powinniśmy się z tego cieszyć, że najpopularniejsze, najpiękniejsze zdjęcia z Gdańska z lat 20., 30. zostały zrobione przez polskich fotografów. I doszło do tego, że zostały jakby nawet w pewien sposób przywłaszczone przez Niemców. W latach 60. ziomkostwa niemieckie wydawały serię pocztówek nostalgicznych z Gdańskiem i można tam odnaleźć bardzo dużo zdjęć Pawła Czarneckiego, bez niesygnowanych nazwiskiem, ale jest to ciekawa sprawa, że one tak po prostu zapadły w umysły i wsiąkły w kulturę gdańszczan lat 30., że już stały się ikoną pewną także dla nich. A dla nas jest przyjemnością, że jest to owoc kultury polskiej, bezsprzecznie. Mimo że Paweł Czarnecki mógł być gdańszczaninem, mógł mieć różne losy, ale tutaj widać te związki. O tym, że współpracował w jakiś sposób z Janem Buchakiem, świadczą różne zdjęcia, widząc po układzie flagi Wolnego Miasta Gdańska, ludziach na ulicy. I co jest ciekawe, pierwsza pocztówka jest sygnowana przez Jana Buchaka z wydawnictwa DNK, czyli Drukarnia Narodowa Kraków, a druga jest już z wydawnictwa Pawła Czarneckiego. I teraz trudno w tym czasie powiedzieć, czy jest to wynik jakiejś współpracy, wymiany. W każdym razie widać, że jakieś kontakty musiały istnieć, czy mogli się wymieniać zdjęciami, czy mogli współpracować, czy mogli w jednym miejscu robić też wspólnie zdjęcia. Teraz to trudno powiedzieć. Z tym, że zdjęcie Czarneckiego było publikowane potem przez inne wydawnictwa, jeszcze w kilkunastu wydaniach. Jest to bardzo znane zdjęcie, specyficzne, właśnie rozpoznawalne przez tą flagę, którą też możliwe, że też specjalnie Czarnecki już zakomponował, bo też cechą zdjęć Czarneckiego jest stwarzanie pewnych sytuacji. Też w albumie będziemy widzieli pojawiającą się postać, która jest na niektórych zdjęciach dominantą pewną. Jest to pan w kapeluszu i jest to prawdopodobnie Paweł Czarnecki. Czyli oczywiście jest to pewna hipoteza, to trudno to udowodnić, ale tak mi się wydaje, że może być tego typu zbieżność, bo pojawiająca się na kilkunastu zdjęciach podobna postać w płaszczu i kapeluszu nie jest przypadkowa. Teraz też może wyjaśnię zdjęcie na okładce, bo tutaj nastąpiły pewne dziwne zjawiska. Też do mnie zgłaszali się ludzie, że już to zdjęcie było na okładce. I owszem, faktycznie to zdjęcie było na okładce pewnej, ale nie było podpisane nigdy. Zdjęcia Czarneckiego pojawiały się w albumach znanych i popularnych z lat 90. i po prostu w serii Był sobie Gdańsk, tylko tam podpisem było, że jest to na przykład niemiecka pocztówka z lat 30. ze zbiorów na przykład Jana Kowalskiego i to było całe wytłumaczenie. I też dla mnie ważną sprawą było znalezienie autora właśnie tego zdjęcia, które jest na okładce. To jest piękne zdjęcie, też upozowane z postacią, bardzo ładnie zakomponowane. I też dla mnie wartością jest tego albumu, że przywróciliśmy po prostu autora tak wielu zdjęciom, które przedtem były tylko określane jako pocztówki z Gdańska niemieckie. Nie były sygnowane, nie były podpisane. Teraz przez porównania
można było już z dużym prawdopodobieństwem, właściwie stuprocentowym, powiedzieć, że to są co najmniej z wydawnictwa Pawła Czarneckiego. I często po prostu jeszcze jest dodatkowo stempel Paweł Czarnecki, Świętego Ducha 40, czyli już autorstwo jest jakby stuprocentowe. Nie wiem, co jeszcze można by było powiedzieć na temat. No jest ciekawy wątek, to jest zdjęcia z flagami nazistowskimi, niemieckimi. I tam występuje na przykład sekwencja zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu nie ma ani jednej flagi, na drugim zdjęciu jest jedna flaga, zresztą też z odwróconą swastyką niewłaściwie, czyli to są jakieś początki ruchu. I teraz na następną stronę, nam się przeskoczymy. A tu mamy zdjęcie właśnie prawdopodobnie z Pawłem Czarneckim, czyli panem w kapeluszu, w płaszczu. I przy to tutaj jest mała rozdzielczość, ale tych flag można się doliczyć ponad 20 widocznych. Czyli już jest jakby widoczny nastrój na stanie nastrojów takich niemieckich w Gdańsku. I też no, on to na pewno dokumentował. Tutaj nie możemy mieć do niego pretensji o to. I też jest taka hipoteza pewna, zupełnie niesprawdzona, że też nieprzypadkowo to dokumentował, bo pojawił się Paweł Czarnecki, prawdopodobnie pojawił się gdzieś w roku 29-30, w każdym razie już tak od 33 roku, 32 ta działalność kwitła. I można też domniemywać, że ktoś, kto znalazł się w Gdańsku w tych latach z aparatem fotograficznym miał i mając jeszcze wydawnictwo pocztówkowe, mógł wszędzie wejść, mógł fotografować wszystko. Czyli mogła być to też pewna przykrywka do działań jakichś wywiadowczych polskich. Te sprawy no, już są jakoś powoli dokumentowane i znana jest aktywność polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku właśnie narastająca od tych lat, no ale dowodów żadnych nie ma, chociaż może to ciekawą legendę stworzyć, przynajmniej dodatkową. Z pocztówkami Jana Buchaka z wydawnictwa Liga Morska i Kolonialna, też jest ciekawe odkrycie. Okazało się, że pocztówki z tego wydawnictwa, było to wydawnictwo, jak sama nazwa wskazuje, skierowane na wielkomocarstwową Polskę, pozyskiwanie kolonii, no nawet posądzano pewne faszyzujące takie w pewnych latach kierunki. I jest niesamowitym odkryciem, że w 1939 roku, we wrześniu, październiku, listopadzie, pocztówki z tego wydawnictwa, jeszcze w dodatku z takimi patriotycznymi hasłami pod tytułem Niech żyje król Polski, były w obiegu poczty niemieckiej, polowej. I tutaj jest też pytanie, skąd się tam znalazły. No wiadomo, że ci żołnierze już nie mogli tych pocztówek nigdzie kupować. Były to prawdopodobnie zasoby Poczty Polskiej. Te pocztówki trafiły jako pewnie jakaś zdobycz wojenna i w bardzo przeciwny sposób, bo tematyka tych pocztówek była bardzo patriotyczna. Były w tej poczcie polowej niemieckiej wykorzystane, ich jest bardzo dużo.